Witam Państwa na kanale Bits of Data. Ja nazywam się Michał Korzycki i dzisiaj opowiem o automatyzacji pracy w inżynierii cech. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, ja w branży IT szeroko rozumianej pracuję już kilkadziesiąt lat. I raz za razem pojawia się znowu jakiś nowy trend, jakieś nowe rozwiązanie, które obiecuje inwestorom, pracodawcom. Możliwość zlikwidowania stanowisk pracy tych okropnych ludzi technicznych, co mówią jakimś niezrozumiałym żargonem, trudno ich znaleźć na rynku pracy. Więc była już opowieść o tym, że wkrótce programiści nie będą potrzebni, i to ponownie wraca. Już wielokrotnie było zapowiadania śmierci data scientistów, oczywiście jako zawodu. I ja opowiem, jak ja osobiście do tego podchodzę i jak to widzę. Raz za razem rzeczywiście pojawiają się technologie, które obiecują zastąpić jakąś specjalność techniczną odpowiednim narzędziem. Problem polega na tym, że żadne narzędzie nie jest w stanie samodzielnie zrozumieć. Albo jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, dopóki sztuczna inteligencja nie zrozumie o co tak naprawdę klientowi chodzi i będzie w stanie to przełożyć na język techniczny, to nie ma zagrożenia dla. Pracy większości osób technicznych. I data science, programowanie, czy wszelkie inne tego typu działania są tak naprawdę operacjami kreatywnymi, polegającymi na tym, że do urywków informacji, które otrzymujemy na temat wymagań biznesowych, dokładamy olbrzymią ilość wiedzy związanej z doświadczeniem i z kontekstem, którego często żadne maszyny, nawet superinteligentne, nie mogą mieć. Przykładowym takim artykułem, który zapowiada wygnięcie zawodu data scientistów, jest taki na wyśmienitym portalu, który bardzo sobie cenię Towards Data Science. Link zamieszczony jest tutaj na ekranie i będzie także w opisie do filmu. Który zapowiada, że tak naprawdę nowe narzędzia pozwolą ominąć data scientistów, gdyż już analityk biznesowy czy project manager wpisze dane i otrzyma od razu z powrotem wszystkie informacje, jakie tylko potrzebuje. Tego typu zapowiedzi już wielokrotnie były robione. Język SQL do pracy z bazami danych był sprzedawany w ten sposób, że wreszcie będzie można usunąć specjalistów baz danych, każdy pracownik biurowy, szeregowy będzie w stanie z bazami danych pracować. Jak wiemy, SQL jest wyśmienitym narzędziem, ale właśnie dla pracowników technicznych, dla osób, które się w tej dziedzinie specjalizują i rozumieją wszystkie subtelności i problemy, które mogą wystąpić po drodze i one najczęściej nie są natury technicznej, tylko są natury ludzkiej, bo dane, które ludzie dostarczają, są niedoskonałe, bo procesy, które ludzie tworzą, są niedoskonałe i tak naprawdę rolą tych dojrzałych osób technicznych jest naprawa tych wszystkich elementów natury ludzkiej, które szwankują, aby to wszystko mogło pięknie działać w całkowicie utopijnym świecie. O ile nie wierzę, że narzędzie jakieś wkrótce wykluczy z pracy osoby związane z komputerami, ale to czego jestem pewien zmieni charakter ich pracy i nowe narzędzia o tyle nie są zagrożeniem samym, z si z samym sobą, same narzędzie nie jest zagrożeniem zagrożeniem dla każdego z nas, który pracuje w jakiejś dziedzinie. Jest kolega, który szybciej nowe narzędzie opanuje i spowoduje to, że będzie on pracował efektywniej. I to jest tak naprawdę główne zagrożenie, i który dla mnie zawsze jest, może negatywną, ale motywacją do ciągłego kształcenia się i rozwijania wiedzy, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to kolega obok opanuje nowe technologie, będzie sprawniejszy i bardziej jego praca będzie poszukiwana na rynku. Po tym wstępie, nieco filozoficznym, w cudzysłowie, chciałbym przejść do samego tematu dzisiejszego spotkania. Chciałem pokazać, w jaki sposób duża część rzeczy, o których opowiadaliśmy sobie na poprzednich spotkaniach, może zostać zautomatyzowana. W tym sensie zautomatyzowana, że wiele czynności, które manualnie, krok po kroku pokazywałem na poprzednich spotkaniach, może zostać zrobione, że tak powiem, hurtem przez odpowiednie biblioteki i głęboko wierzę, że to jest kierunek, którym należy się rozwijać. To, co jest drogie w budowaniu systemów informatycznych, to nie są komputery, to nie jest oprogramowanie, to nie są licencje. Najdroższą częścią jest czas pracy ludzkiej w to włożony. Więc jeżeli potrafię ja moją godzinę pracy wykorzystać efektywniej dla mojego pracodawcy, no jestem o tyle cenniejszym pracownikiem. Więc to, co ciąży na nas wszystkich, jako na specjalistach, to jest obowiązek nieustannego kształcenia się i przede wszystkim kształcenia się w kierunku uczyniania naszej pracy efektywniejszej. Że to samo, co wcześniej nam zajmowało tydzień, żeby teraz zajmowało dzień. To, co dawniej zajmowało dzień, żeby teraz nam zajmowało godzinę. I tak dalej, i tak dalej. W tym nurcie, w tym trendzie chciałem pokazać dwa narzędzia, które są oczywiście elementami bardzo bogatej biblioteki, istniejących po prostu ekosystemu tego typu narzędzi, tylko po to, żeby zwrócić Państwu uwagę na to, że takie narzędzia istnieją i naszym obowiązkiem, jako data scientistów, jest takie narzędzie korzystać, tylko po to, żeby pewne podstawowe rzeczy wykonywać szybciej. Pierwszym takim narzędziem, które chciałem zaproponować, to narzędzie które wspomaga eksplorację danych. Jak otrzymujemy jakikolwiek zbiór danych, czy nowy, czy nawet stary, dobrze znany, zawsze należy wykonać na nim EDA, czyli Exploratory Data Analysis. Zobaczę sprawdzenie, czy te dane są poprawne, bo każde dane mogą być zawsze niepoprawne, a jak wiemy stare powiedzenie mówi garbage in, garbage out. I to jest Pewna praca, którą się często wykonuje z automatu, czasami na własnym kodzie, ale ponieważ jest to tak typowa czynność, istnieją do tego biblioteki, które nam w tym znacznie pomagają. Wszelkiego rodzaju podsumowania i analizy robią automatycznie. Jedna biblioteka, którą ja śledzę od lat i staram się korzystać, to jest Wide y Data Profiling. Ona się dawniej nazywała Pandas Profiling. I pokażę ją w działaniu. Ta biblioteka bardzo elegancko integruje się też z Jupiterem. Zaraz zobaczymy, jakie są efekty. Wygodoruję sobie całkowicie losowy zbiór danych. Same dane nie są tutaj o tyle istotne. Istotne jest to, że mając tego typu dane, będziemy mogli sobie zbudować jakiś raport. Buduję Profile Report z biblioteki Y Data Profiling. No i. On ma, ponieważ jest zintegrowany z notebookami Jupitera, Możemy uprzejmie go poprosić, żeby nam przygotował iframe. Szykują się nam tutaj elementy graficzne i bardzo proszę. Mamy tutaj opisy zmiennych, interakcje między tymi zmiennymi, korelacje. Od razu brakujące wartości. Mamy 100% wartości, czyli nic nam nie brakuje. No, tak to sobie losowaliśmy. Możemy zobaczyć, czy jakich korelacji pojawiają. Oczywiście dane losowe, więc nie należy temu przypisać dużej wartości. Ale każdy z wymiarów tutaj ma opisane ile brakuje komórek, ile mamy duplikatów, czyli wszystkie podstawowe rzeczy, które musimy zrobić, ażeby te rzeczy sprawdzić. No i nam jakieś alerty, którym wartołoby się przyjrzeć. No, z jakichś powodów uznał, że unikalne wartości, tylko i wyłącznie mogą być podejrzane. Czemużby nie. I opis rozkładu. Poszczególne wartości, możemy to zobaczyć. Przygotowanie tego manualnie oczywiście jest możliwe, nie ma tutaj żadnej filozofii ani złożonych algorytmów, ani też nie ma niczego, o czym sobie wcześniej nie mówiliśmy. Jedyną przewagą to jest to, że no, ilość kodu jest dużo mniejsza i zrobienie tego samego manualnie jest bardziej podatne na błędy i po prostu pracochłonne. Zrobiłem to dosłownie w kilkanaście sekund. Zrobienie podobnej rzeczy, rządzącej pandasa, zajęłoby mi, no nie, 45 minut, godzinę, może nawet więcej. Więc automatyczna eksploracja danych. Zdecydowanie coś, co, co, co warto, warto się temu przyjrzeć. Są dwie wersje tego raportu. Taki jako iFrame wewnętrzny, bądź jako zakładki, które tutaj widać, które mogą być nawet bardziej czytelne, jeżeli ktoś ceni sobie taki wygląd dosyć zwarty. Polecam. To jest biblioteka, którą kiedyś sobie wybrałem, ja za nią przepadam, nie twierdzę, że jest najlepsza z wszystkich pomocniczych do Exploratory Data Analysis, ale absolutnie, absolutnie tego typu rzeczy są u mnie w moim pudełku z narzędziami. To, to dzisiaj jest koniecznością, bo nikt nie ma czasu na to, żeby wszystko robić manualnie. Już nie mówiąc o tym, że bardzo często jak mamy zestawy danych, to nie mówimy o pięciu kolumnach, mówimy o setkach kolumn. I rzeczywiście skuteczne przeanalizowanie tego bez coś, co automatyzuje, przekracza po prostu ludzkie możliwości, więc kwestia skalowania jest absolutnie kluczowa i o tym należy zawsze pamiętać. To narzędzie na pewno by na pewnym stopniu tego typu problemy rozwiązało. Exploratory Data Analysis. Kolejną rzeczą, którą chciałem z Państwem się podzielić, to zautomatyzowanie inżynierii cech. W 2015 roku badacze z MIT przedstawili taki mechanizm Deep Feature Synthesis, który w zawodach online data scienceowych był w stanie pobić no, dwie trzecie zespołów ludzkich. Nazwa brzmi dosyć złożonie. Tak naprawdę nie ma tutaj wbrew pozorom skojarzenia z deep learningiem, to jest po prostu pewnego rodzaju metodologia i narzędzie, które potrafi iteracyjnie rozbudowywać ilość feature'ów i tak jak Państwo pamiętają, kiedy budowaliśmy manualnie te feature'y, dość szybko eksplodowała nam ilość wymiarów, ale manualnie musieliśmy wprowadzać kolejne wymiary, tak jak Państwo pamiętają, analizując nasze zbiory danych na przykład z ogłoszeniami mieszkaniowymi. Feature Tool akurat wchodzi w momencie, kiedy mamy bardziej rozbudowane zbiory danych. Dokładniej mamy typowe dane, bym powiedział, pochodzące z baz danych takich transakcyjnych, korporacyjnych, kiedy mamy osobne tabele z produktami, osobno z klientami, osobno z transakcjami i musimy to wszystko jakoś powiązać. Ten Feature Tool w sposób automatyczny wiąże nam poszczególne wiąże nam poszczególne tabele między sobą. I wyciąga do tego całą masę przydatnych featureów, cech, które na podstawie wyciągniętych danych można uzyskać. Żeby zademonstrować, w jaki sposób to działa, załaduję z biblioteki Feature Tool zbiór przykładowych danych transakcyjnych, load mock customer. To są dane. Po prostu testowe, przykładowe, już budowane bibliotekę, ażeby móc zademonstrować jej funkcjonowanie. Załadowało się. Mamy tak naprawdę cztery tabele: transakcje, produkty, sesje, klienci. Można sobie wyobrazić, że są, jest to zestaw danych opisujących transakcje w sklepie internetowym. Klienci wchodzą do sklepu, logują się, wtedy startują pewną sesję. W ramach sesji dokonują transakcji, które oczywiście wiążą się z produktami. Cztery różne zbiory danych, cztery tabele, które są ze sobą oczywiście powiązane. Odnajdziemy je oczywiście w tablicy w słowniku DataFrame Dict i możemy po kolei sobie te tabele obejrzeć. DataFrame Dict będziemy mieli tabelę Customers. No to są klienci, oni się cechują datą przełączenia, urodzinami, datą od ostatnich odwiedzień, no i kodem pocztowym. W transakcjach mamy z kolei identyfikator sesji, identyfikator produktu, wartość zakupu, no i dane związane z czasem. W sesjach to jest to, co wiąże nam transakcje z klientami. Transakcja ma swoją sesję, a sesja dopiero jest powiązana z klientem. Czemu takie rozdzielenie? No bo jeden klient może mieć wiele sesji i one mogą się rozpoczynać o różnych godzinach. Mam dodatkową informację, czy logował się on z komputera, czy z komórki. Do tych danych oczywiście mogę zastosować mój Y-Data Profiling, który przed chwilą użyliśmy, czemużby nie. I możemy szybko sobie przeanalizować, czy tam nie ma jakichś dziur, problemów, no, jakieś alerty, zgłosił, nie podoba mi się, że session ID jest jednolicie zdystrybuowane, ale jak widać, już do jednej biblioteki możemy, z danej z jednej biblioteki, już zacząć stosować automatyczne ID, żeby sprawdzić, czy nie ma myciu. Oczywiście dane przykładowe, problemów tutaj nie ma, ale warto powiedzieć, że na każdym kroku na podoręciu mamy narzędzie do profilowania. Kluczem do działania tego feature toola jest ten nasz algorytm Deep Feature Synthesis. To jest funkcja DFS. I. Startujemy ze zbioru danych, znaczy ze zbioru tych NC tak naprawdę, czyli mam kilka. Wychodzimy z, jako startowy z tabeli Customers, klienci. I teraz dane, które mamy, możemy do tego użyć prymitywnej funkcji jak Count, zliczenie. I możemy użyć transformacji, tak jak ma Państwo pamiętają. To już jest technika tworzenia cech, którą omawialiśmy sobie przy okazji ogłoszeń mieszkaniowych, kiedy stwierdziliśmy, że warto z daty wyekstrahować na przykład sam miesiąc. Mówiliśmy oczywiście o transformacjach, tam z, z na wskazówki zegara. Ale idea jest taka, że z, wyciągamy z jakąś cechę przez jakiś element prymitywu, czyli wyciągamy z całej daty, pełnej daty miesiąc, próbując odnaleźć może tutaj jakichś wzorców. I maksymalne zagłębienie 1, czyli pozostajemy w obrębie NC Customs. Trzymujemy taki ciekawy Feature Matrix, gdzie dla każdego klienta mamy jego zip code, mamy zliczenie sesji, które wykonał, jak widać różnią się klienci między sobą, miesiąc urodzin, może w zależności od tego, jak to urodziny, może mieć to wpływ na transakcję, i miesiąc, w którym dołączy do sklepu. Czyli już transformowaliśmy, transformy widać, że to jest typowa inżynieria cech. transformowaliśmy jeden zbiór danych w inny zbiór danych. Te, te cechy mogą później być wykorzystywane, na przykład do budowania modeli. Zaczynamy od relatywnie prostego, prostego zbioru danych, który ma tylko cztery cechy. Ale idziemy dalej. Możemy zwiększyć ilość prymitywów. Czyli nie tylko średnią, ale sumę, modę, czyli najczęściej występującą wartość. Może wyciągnąć tylko miesiąc, ale i godzinę. Może godzina ma jakieś znaczenie. I zagłębienie już o dwa, czyli sięgamy do jakiejś tabeli, która jest powiązana z Customer Stream. U nas będą to sesje. Ale to już Feature Tools sam się domyśli. No i jak widzimy, eksplodowała nam ilość wymiarów. No chyba o to chodziło. I widzimy, że mamy już najbardziej typowe spojrzone z danym klientem, najbardziej typowe urządzenie, z którego korzysta, widać, że nasi customerzy, nasi klienci różnią się tym, czy łączą się komputerem, czy komórką. Widzimy średnie wydatki, widzimy sumę łączną transakcji. Jak widać, przygotowanie tego typu ręcznie danych jest absolutnie niemożliwe. Nie ma tu żadnej złożonej filozofii. Jednak przy pomocy takiej relatywnie prostej deklaracji doprowadziliśmy do całkiem ciekawej eksplozji ilości wymiarów, bo już mamy ich 16. Oczywiście możemy się zagłębiać dalej, zwiększyć głębokość, e, głębokość naszego algorytmu do 3 i będzie ta ilość wymiarów rosła. Możemy oczywiście no, sobie jeden wymiar obejrzeć. No, to jest na przykład moda z godzin. Rozpoczęcia sesji. I co jest ciekawe, jak mamy taki wymiar. Możemy poprosić o opisanie danego wymiaru. I tu w języku naturalnym słownie jest opisane, że ta kolumna to jest najczęściej występująca wartość godziny rozpoczęcia sesji. Dla każdego klienta. Muszę państwo przyznać. Ułatwienie w pracy, przyspieszenie działania, funkcjonowania dramatyczne. Przygotowanie tego ręczne absolutnie nie jest żadną filozofią. Jest tylko koszmarnie żmudne. A tutaj możemy pracę, która by zajęła nam no, pełną ilość czasu, tylko i wyłącznie korzystając z tej funkcji zrobić sobie sam. Oczywiście Feature Tools nie tylko pozwala na eksplozję, Ilości wymiarów, ale też o czym sobie rozmawialiśmy. Musimy zawsze kontrolować, czy tych wymiarów za dużo nie było. Mamy oczywiście całkiem od razu przyjemne mechanizmy, które usuwają nam nadmiarowe wymiary, coś o czym sobie rozmawialiśmy. Więc możemy od razu prosić o usuwanie nadmiernie skorelowanych cech. Możemy, te, które mają zbyt dużo nuli, zbyt dużo wartości pojedynczych. I oczywiście, znowu, załaduję sobie jakiś zbiór danych. Znowu, demonstracyjne dane switcher tula zbiór dotyczący lotów powiązany z loty, lotniska, połączenia. Ten zbiór danych ściągam obecnie z sieci, więc chwileczkę to zajmie. ściągnę się znowu cztery encje i jeżeli sobie wygenerujemy ten arbitralny sposób wymiary tak? Nawet bez stosowania żadnej transformacji, agregacji. Widzimy, że dużo kolumn jest po prostu pustych i tego typu rzeczy mogą nam, ma, nam przeszkadzać. Więc możemy usunąć to, co te kolumny zawierają zbyt dużo ilość feature'ów. I nam dramatycznie redukuje się ilość, ilość wymiarów. Jeżeli wykluczamy te wymiary, które mają aż tylko 20% nanów i to szybko dojdziemy do tego, że niewiele nam pozostanie. Więc możemy oczywiście parametrami tego mechanizmu redukcji ilości wymiarów, oczywiście startować Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poświęcone było dosyć krótkie. Jak szybko i sprawnie te rzeczy, o których rozmawialiśmy przy okazji inżynierii cech, Czyli w szczególności począwszy od to, co mieliśmy, data w eksploracji danych, skończywszy na generowaniu cech, w jaki sposób automatyzować. To oczywiście nie zastępuje moim zdaniem pracy data scientista. Nadal trzeba z głową pomyśleć, które rzeczy są istotne, z czego wyjść, i to nie jest strzelanie na ślepo, ale nadal dużą część pracy, którą wykonywaliśmy która była manualna i żmudna, da się zautomatyzować. I do tego serdecznie Państwa zapraszam, żeby zawsze myśleć o tym, jak uczynić naszą pracę szybszą, sprawniejszą. I nazwijmy to uświadomionym lenistwem, który według mnie jest cnotą. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania.